Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Obserwujemy wydarzenia historyczne na wschodzie od Polski. Ukraina po raz kolejny padła ofiarą agresji Federacji Rosyjskiej. To jest ten moment, który wymaga od Polaków jedności, spójności narodu. Bo tylko jako naród, który jednoczy się w najważniejszych kwestiach, a taką jest kwestia bezpieczeństwa, możemy tę wielką próbę, która również nas dotyczy, dobrze przetrwać i zwyciężyć. To nie jest moment na gorszące spory między liderami partyjnymi. To jest moment na zbudowanie współpracy, to jest moment na wzmocnienie naszej pozycji w Unii Europejskiej. Dlatego proszę, Pani Marszałek, o uzupełnienie naszych obrad, o informację premiera dotyczącą polityki zagranicznej, o informację dotyczącą sankcji, które Polska wprowadzi razem ze wspólnotą Zachodu wobec Ukrainy, ale także o informację, w jaki sposób zamkniemy front zachodni. Dziękuję, panie pośle. Wobec Unii Europejskiej, bardzo dziękuję. Panie pośle, nie mogę, to jest porządek dzienny, został uchwalony.